Geralt. Jest źle. Bardzo źle. Co się stało? Alwin zniknął. Otworzył teleport i... może być wszędzie. Wracajmy do Wyzimy. Może Triss coś poradzi. No to do Wyzimy. Do Wyzimy. Zaraz dopłyniemy do Wyzimy. Czujesz ten smród? Tak. Dym. Coś się pali. Ciężki i duszny. Palone wioski. Cholera! Spójrz! Orzesz w mordę. Geralt! Nie wierzę własnym oczom. Jaskier, widziałeś już tyle wojen, mógłbyś się przyzwyczaić. Człowiek nigdy nie przywyknie do przemocy i pożogi, zwłaszcza tak wrażliwy jak ja. No tak, dobrze, że mutanci są mniej wrażliwi. Przestałbyś opowiadać głupoty. Powiedz lepiej, co robimy. W liście Berengara były pewne wskazówki. Na pewno musimy dostać się do miasta. Nie wygląda to na łatwą i bezpieczną przeprawę. Zgadzam się, ale nie zamierzam zrezygnować teraz, kiedy jestem tak blisko celu. Jesteś jak ogar na świeżym tropie. Czas zobaczyć, jak wygląda sytuacja w Starej Wyzimie. Pewnie trwają zaciekłe walki. No i jeszcze ta zaraza. Musimy się tam dostać. Nareszcie dopadnę Salamandrę i dowiem się, kto kieruje organizacją. Geralt! Okej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Szersze, to kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin. Jak widzicie, dotarliśmy już do piątego aktu, dotarliśmy do płonącej Wyzimy i tak naprawdę... w tym akcie będzie działo się naprawdę dużo, dużo rzeczy się wyjaśni. Słuchajcie, na początek chciałbym tutaj jaskrowi widać parę rzeczy, które mi się już nie przydadzą w tym momencie. Raczej w tym akcie już raczej do końca gry mi się nie przydadzą. Zostawię sobie tutaj parę alkoholi, chociaż i takich pewnie dostaniemy, jeszcze dostaniemy ich całkiem sporo. Tak mi się wydaje. Co ja tu jeszcze mogę dać? Tą skórę wilczą raczej dam. Te książki tutaj pewnie też dam. Nie ma sensu ich taskać ze sobą. Jeśli chodzi o torbę składniki, no to raczej zostawię sobie tyle. No i resztę zostawimy sobie, raczej już to nam się nie przyda. Tak mi się przynajmniej wydaje. Słuchajcie, zapomniałem sobie jeszcze przydać tutaj dziennika Berengara chyba. Tak to się nazywało. Nie wiem dokładnie, gdzie to teraz może być. Mogę tego już nawet nie mieć. Bo na przykład to zostało, nie wiem, magicznie usunięte z mojego ekwipunku. Jak widzę to... a, jest z Berengara. Jeśli chcecie, to sobie przeczytajcie. No i mamy tutaj wpis w dzienniku na temat Berengara. Okej, dotarliśmy do grobli. Mamy tutaj parę znajomych twarzy. Nawet po nazwach można zobaczyć. Pogadamy się z Jaskrem. Geralt! Na pewno chcesz się w to mieszać? Nie zostawię cię samego. Chcę pomóc. Wiem, Jaskier, ale może być naprawdę gorąco. Chyba nie sądzisz, że się boję. Skądże? Nic nowego nie powiedział. 20 renów wybaczył, co nieźle. No jak widzieliście, dopłynęliśmy gdzieś stamtąd mniej więcej. Z tamtej okolicy. No i wracamy na stare śmieci, chociaż stare śmieci wyglądają zupełnie jak nowe śmieci. Oho, pan Vincent Mace. Mat. Wiedziałem, że prędzej czy później wrócisz. Wiele cię ominęło, Wiedźminie.
Witaj, Vincent. Co tu robisz? Nie uwierzę, że wyszedłeś się przywitać. Król Radowid przybył do Temerii. Jestem odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo. Krucho z nami będzie, jeśli stanie mu się krzywda. Foltest już wrócił? Tak, jest w Starej Wyzimie. Żołnierze od razu nabrali ducha. Teraz przynajmniej wiadomo, czyje rozkazy wykonujemy. Mam prośbę. Muszę się dostać do Starej Wyzimy. Tam jest niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie. W pojedynkę mam szansę się przedrzeć, ale... Rozumiesz? Geralt, o co chodzi? Rozumiem. Jaskier, mam zadanie w sam raz dla ciebie. Później wprowadzę cię w szczegóły. Powiem tylko, że chodzi o króla Radowida. A niewyparzony język Wiedźmina mógłby wszystko zepsuć. Czy wy przypadkiem czegoś nie kombinujecie? Vincent ma rację, tylko bym przeszkadzał. Nie nadaje się do rozmów z królami. Zatem postanowione. Jaskier, poczekaj na mnie w obozie królewskim. A ty, Geralt, rób co musisz. Nie ma czasu do stracenia. Okej, więc porozmawialiśmy sobie tutaj z Vincentem. Tutaj mamy jeszcze Zoltana Chivaya. Najpierw udamy się do tego obozu wojskowego, czy tam obozu króla, whatever. I porozmawiamy sobie pewnie z Radowidem. Tak widzicie, mamy żołnierzy redańskich z jakże tutaj majestatycznym orłem na piersiach. Dużo osób spekuluje, że Redańczykami mogli być Polacy, coś w tym stylu. Właśnie między innymi po tych godłach. W sumie całkiem ciekawie. Bo mamy tu jeszcze Karmen, porozmawiamy sobie najpierw z nią. Dziękuję, Geralt. Jeszcze raz dziękuję. Jak się mają dziewczynki? Jeszcze cię wspominają. Wiesz, że zaprzyjaźniłam się z Shani? To świetnie. Mam nadzieję, że u niej wszystko w porządku. Od wybuchu powstania ma masę roboty. Leczy rannych i chorych bez względu na rasę. Nie wszystkim się to podoba. Pojmuję. Niestety, dawno jej nie widziałam. Właściwie odkąd wybuchło powstanie. Spróbuję się z nią skontaktować. Bywaj. Okej, no i mamy Radowida. Witaj, Geralt. Wasza wysokość. Gratuluję, Wiedźminie. Bardzo sprawnie poradziłeś sobie z magistrem. Ten nadęty gnojek próbował mnie kiedyś szantażować. Ostatnimi czasy rzadko zdarza mi się usłyszeć jakąś dobrą nowinę. Dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Co cię sprowadza? Chcę dobić Salamandrę. Masz moje pełne poparcie. Wykończ sukinsynów. Jak wygląda sytuacja na froncie? Totalny chaos. Na szczęście moi agenci dotarli do Foltesta. O ile wiem, wrócił i próbuje zaprowadzić porządek. Rozumiem. Jeśli pozwolisz, panie, oddalę się. Bywaj, Wiedźminie. Momencik, bo tu jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym poruszyć. Nie mam teraz czasu, Aha, Wiedźminie. Dobra, czyli się nie poruszę. Dobra, w takim razie zapiszę sobie. W ogóle naprawdę podoba mi się w tej modyfikacji wygląd biało-czerwony tutaj tych żołnierzy redańskich. Naprawdę fajnie to wygląda i fajnie, bo mówię, w wersji podstawowej wyglądali praktycznie tak jak normalnie żołnierze. Nie było żadnych zmian wizualnych, natomiast tutaj naprawdę fajnie to wszystko wygląda i czuć taki klimat, że... Co mamy robić, jeśli nie walczyć? Jesteśmy wojsko czy pierdolona straż miejska? Tak. No, w każdym razie idziemy dalej. Mamy Zoltana Chivaya, który śmiesznie sobie chodzi do nas. Co tu robisz, Wiedźminie? Wyszedłem rozprostować kości. Co jest? Dobrze się czujesz, Zoltan? Chyba nie zacząłeś brać fistechu. Jestem uczulony na skurwysynów. Daruj sobie ten teatrzyk. Lepiej powiedz, co się tutaj dzieje. Co się dzieje? Na głowę upadłeś, Wiedźminie? Codziennie przybywa sierot, które i tak długo nie pożyją. Twoi kumple z zakonu wyrzynają wszystkich. Starców, kobiety, dzieci. Eksterminują nieludzi. Mówiłem ci już, daruj sobie te teatralne gesty. Nie pasują do ciebie. Rozumiem, że elfi cywile nie pozostają im dłużni. Ano nie pozostają. My nie wierzymy w proroka Lebiodę i nadstawianie drugiego policzka. Niemal wszyscy nieludzie, którzy zdołali przeżyć, chwycili za broń. Okazało się, że chcą nas wykończyć za pomocą Katriony. Zrobili getto w Starej Wyzimie i wysłali tam chorych ludzi i zdrowych nieludzi. Masz na to jakieś dowody? A, psich! Już ci mówiłem, że jestem uczulony. Wiesz, co powiedziała Shani? Szło to mniej więcej tak. Zoltan, naprawdę nie rozumiem, jak Wiedźmin może być taki głupi. Przecież zakonnicy to mordercy. Mogliby chociaż cywili oszczędzać, skurwysyny. Raczej mniej niż więcej.
Idź precz, bo mnie alergia męczy. No jak widzicie tutaj, naprawdę jeśli chodzi o naszych znajomych się różnie zrobiło, ale tak jak już mówiłem wielokrotnie w tej grze nie ma takiego, nie ma takiej dobrej strony po prostu medalu. Tutaj zawsze coś jest nie tak. Więc po prostu, no cóż, taki wybrałem tak, że będę po tej stronie i poniosę tylko konsekwencje. Tak czy inaczej, teraz chciałbym sobie tutaj wyekipować Jadwisielców na swój miecz, ponieważ zaraz tu będzie niezła ratanina z przeciwnikami. No i widzicie, Zoltan niby taki wiecie, ten na broni tych... broni nie ludzi. No wiadomo, też nie jest człowiekiem, ale kurde no... A zresztą, tak jak powiedziałem. Dobra, słuchajcie, teraz użyjemy sobie petardy. Jakoś dziwnie to działa. Fajnie ten olej działa na tym, na naszym mieczu, taki jest czarny, jakbyśmy mieli jakiś miecz z Gwiezdnych Wojen czy coś. Podoba mi się to. Wow, 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 wow. No jak widzieliście, tutaj naprawdę grubo się dzieje na samym początku rozgrywki już nawet. Pozbieramy sobie tutaj szczątki z poległych wiewiórek, ponieważ przydadzą nam się ich wiewiórcze ogony na troszeczkę później w tym akcie. Więc sobie pozbieramy po prostu wszystkie, które tutaj mają. Nie będę zbierał wszystkiego, bo nie jest to potrzebne. Mówię, tam jakieś oreniaki przy okazji. Natomiast coś takiego jak na przykład suszone owoce, to nakład mi się nie przyda. I ten obok gazu nie zadziałał tak, jak myślę miał zadziałać. Ciekawe. Tam mamy już kolejnych przeciwników, kolejnych skojatel. A ja powinienem sobie raczej może przemedytować, bo... Walczymy w takim razie tak. Bo widzicie, mam dużą toksyczność, a eliksir przestał działać. Jak widzicie, na jednym kombosie ich wszystkich ścisnąłem. Dobra. Tutaj będą wychodzić w nieskończoność, tak więc ja po prostu chciałbym pozbierać jak najszybciej, jak mi tylko pozwala na to gra, te składniki alchemiczne. Po prostu będziemy musieli się przesiec przez ich tutaj zastępy. A już kolejni idą, ale dobra, ja nie wymiękam. Mówię tutaj, sobie chcę pozbierać przede wszystkim te wiewiórcze kity. I chciałbym ten tą cholerną petardę zarzucić. Bo nie wiem naprawdę, jak ona działa. Aha, tak działa! O kurde! Wow, ładne to. To było naprawdę ładne. Chyba szybko przechodzimy, póki jeszcze... Zapis. Udało się. Chyba teraz dopiero rozpocznie się tak naprawdę akt 5. Z tego co pamiętam, będziemy mieć cutscenkę. Jedna z lepszych cutscenek w tej grze według mnie. Miłościwy panie, to szaleństwo. Nie powinieneś się narażać. Lepiej zaczekać na wsparcie. Bzdura, Velerat. To moje miasto, do cholery. Ja tu rządzę. I nie będę się krył po kątach. Miłościwy panie. Zamilcz. Wiesz, że raportami wywiadu można się podetrzeć. Muszę to zobaczyć na własne oczy. Nie ludzie atakują! Chronić króla! Za wolność! Starry Dłan! Wypatruszę cię jak pierwsza człowieczka. To wielki mistrz! Hurra! Ha ha ha!
Wróciłeś, królu. Mam nadzieję, że nie za późno. Twoje królestwo jest w potrzebie. Królowie nie spóźniają się nigdy. Połowa miasta stoi w płomieniach. Rynsztoki są pełne krwi. Nie czas na gry słowne, królu. Trzeba działać. Co proponujesz, Jakubie? Przekażesz mi dowództwo nad armią i dasz pełną swobodę działania. Nigdy po moim trupie! Było blisko. Zważ jednak, że następnym razem mogę nie zdążyć z pomocą. Wystarczy. Dość już widziałem. Velerat, chodźmy do zamku. Co on tu robi? Wpadł. Ma talent do wpadania. Co mam z nim zrobić? Idzie z nami. Muszę z nim porozmawiać. Wiedźmin z Rivii. Panie, to dla mnie zaszczyt. Jak się pewnie domyślasz, nie kazałem cię tu sprowadzić z powodu jakiejś błahostki. Powiem krótko. Chcę, żebyś zdjął klątwę z mojej córki. Zebrałem ludzi, którzy mogą coś wnieść do sprawy. Devet był adiutantem królewny przez ostatnie pół roku, a Velerat zna Addę od dziecka, zresztą wiesz. Jest jeszcze piękna Triss Merigold. Wspomoże cię swoją rozległą wiedzą magiczną i kobiecą intuicją. Chcę, żebyś to dobrze przemyślał. Jeszcze wrócimy do tej sprawy. Przemyślę to, wasza wysokość. Tymczasem porozmawiajmy o innych, równie palących kwestiach. Zamieniam się w słuch. Otóż wyobraź sobie, wiedźminie, że masz dom. Wracasz do niego z wyprawy na jakiegoś potwora. Kikimorę, dajmy na to. Kiedy docierasz w końcu na miejsce, zastajesz ogarnięty pożarem bordel, bo inaczej tego nazwać nie można. Wasza wysokość. Nie skończyłem. Mało tego. Osoby, które zostawiłeś na straży, zawiodły. Ktoś zdradził i próbuje cię wyrzucić z domu, siedziby twoich przodków. Nie wpadłbyś w gniew, wiedźminie? Nie przelałbyś jeszcze trochę krwi? Masz całkowitą rację, panie. Nie ludzie powinni, a nawet muszą zapłacić za swoje zbrodnie. Zakon potrzebuje tylko twojego poparcia. Problem w tym, że bracia zakonni zapomnieli, gdzie ich miejsce. Spodobała im się władza. Chcą więcej. A do tego dopuścić nie mogę. Pozwoliłeś, by zakon urósł w siłę. Może trzeba wejść w układ z Wielkim Mistrzem. A może lepiej ściąć Wielkiego Mistrza i jego załóżników? To by rozwiązało problem. Niestety. Sprawa nie jest taka prosta. Zapewne masz rację, królu. Muszę się zająć ważnymi sprawami, które nie mogą dłużej czekać. Masz tu kilka tęgich głów do pomocy. Porozmawiaj z nimi, a uzyskasz pełniejszy obraz sytuacji. I nie zapomnij o mojej córce. Liczę na ciebie, wiedźminie. Nie zapomnę, panie. Kiedy będę miał czas, służący wezwie cię do moich prywatnych komnat. Nie, lepiej nie. Okej, tak więc zostaliśmy zadani jej wysokość strzyga. Jesteśmy w zamku królewskim w zimie. Tak więc ja sobie tak na szybko teraz sprawdzę, ile się nagrywa. Okej, mam niby telefon obok siebie, ale do końca nie byłem pewien, o której zacząłem. Tak czy inaczej, słuchajcie, przemedytujemy sobie najpierw na początek, bo to jest aktualnie nasz priorytet, bo jak widzicie, mam dużo zatruć organizmu, a mało, no w sumie nie mam żadnych eliksirów na sobie. Na południe sobie przemedytujemy. Czy mam jakieś talenty? Niby mam, ale chciałbym coś jeszcze zrobić. Nie, myślę, że nie, na razie sobie to zostawię. Przemedytujemy. I w tym do końca raczej tego odcinka nie będę jakoś specjalnie dużo mówił, ponieważ będzie tutaj dużo dialogów. Tutaj będzie działało to tak, że porozmawiamy sobie ze wszystkimi NPC-tami, czyli właśnie z Velaradem, Triss i Devetem, i dopiero wtedy będziemy mogli porozmawiać z królem Foltestem. Ale z Foltestem raczej pogadamy sobie w kolejnym odcinku, ponieważ jest tu teraz około 20 minut prawie materiału, a i tak nam zajmie to gadanie pewnie gdzieś z 15 minut minimum, tak więc po prostu zajmiemy się najpierw Triss. Geralt, tak się o ciebie martwiłam.
A ja o ciebie. Jestem z ciebie dumny. Słyszałem, jak walczyłaś o Alwina. To prawda. W związku z tym król objął mnie opieką. Gdzie Alwin? Zniknął. Nie mam pojęcia, jak to się stało. Po prostu rozpłynął się w powietrzu. I to pomimo mojego amuletu. To niedobrze. Może się w tej chwili znajdować w dowolnym miejscu w czasie i przestrzeni. Miałam nadzieję, że amulet zablokuje jego zdolności. Oby nic mu się nie stało. Triss. Wiesz, dużo o nas myślałem. Ach, Geralt. Kocham cię i chcę z tobą być. Niezależnie od wszystkiego. Jedyne, co w tych parszywych czasach jest piękne, to właśnie miłość. Geralt. Mógłbym się zmienić, nie brać ryzykownych zleceń. Znaleźlibyśmy Alwina i zamieszkali razem. Mógłbym wybudować dom. Ładne marzenie. Własnoręcznie zbudowany dom. Ty hodowałbyś konie i owce, ja uprawiałabym ogródek, ważyła strawę i gręplowała wełnę. Za grosz uzyskany ze sprzedaży wełny i ziemiopłodów kupowalibyśmy to, co nam niezbędne. Dajmy na to miedziane sagany i żelazne grabie. Starzelibyśmy się pięknie i z godnością. A gdybym się nudziła, przygrywałbyś mi wieczorami na własnoręcznie zmajstrowanych dudach. Co, jak powszechnie wiadomo, jest najlepszym remedium na chandrę. Przepraszam, nie chciałam. Geralt, powiedz coś. Nie chcę cię stracić. Przecież mnie masz. Przetrwamy to razem. Kiedy skończy się to szaleństwo, będzie czas na marzenia. Triss. Ja ciebie też, Geralt. Zawsze. Aż do końca świata. Okej, ale to na mnie nie zaupgrade'owało zadania, bo jeszcze trzeba porozmawiać z nim jeszcze raz. Tak, tak. Co sądzisz o tej sprawie z Addą? Strzygą, Geralt. Teraz jest strzygą. Oboje wiemy, że klątwy i czary nie rzucają się same. Masz jakąś teorię? Wiele lat temu, kiedy zdjąłeś klątwę, przykazałeś, by królewna nosiła szafir z inkluzem. By w jej komnacie palono gałęzie jałowca, żarnowca i leszczyny. Ktoś podmienił szafir i dosypał jakiegoś świństwa do ognia. Tak. Wniosek narzuca się sam. To musiał być ktoś z jej otoczenia. Ale to nie wszystko. Sprawca posiadał wiedzę tajemną, a to już nie jest proste. Może Velerat coś wie. Uważasz, że powinienem przyjąć zlecenie króla? Tak. Jestem tu w pewnym sensie więźniem politycznym. Mogłabym oczywiście użyć teleportacji, ale mam tu parę ważnych spraw do załatwienia. O jakie sprawy chodzi? Nie będę ci zawracać głowy moimi problemami. Jesteś zajęty zabijaniem nieludzi. To nie tak. Przepraszam, pacyfikowaniem, tak to się nazywa. Czy może likwidowaniem terrorystów? Dla mnie bez różnicy. Bywaj. No jak widzicie, nawet Triss ma do nas pretensje na temat zabijania tych nieludzi. Podejrzewam, że jakbyśmy byli po stronie Skeletal, to by miała do nas pretensje za to, że zabijamy, nie wiem, tych zakonników, a jakbyśmy byli po neutralnej, to by miała do nas pretensje, że nie pomagamy nikomu, nie? Tak czy inaczej, porozmawiam teraz z Veleradem. Tylko sobie zapiszę. Geralt, dobrze cię znów widzieć. Witaj, Velerad. Widziałem, że rozmawiałeś z królem. Minę miałeś nie tęgą. Cóż, potrafię sobie wyobrazić kilka gorszych wariantów tej rozmowy. Geralt? Król powiedział mi o Addzie. Paskudna sprawa. Ale już wtedy, za pierwszym razem, ostrzegałeś nas, że to może wrócić. No i stało się. Myślisz, że drugi raz też uda ci się ją odczarować? Zobaczymy. Widzę, że dokładnie pamiętasz tamte wydarzenia. Jakże mógłbym zapomnieć? Spędziłeś wówczas całą noc w starym dworzyszczu, gdzie strzyga miała swój sarkofag. Od zmierzchu do świtu. Nie wiem dokładnie, jak przebiegała walka, ale hałasu narobiliście, że pół miasta nie spało. Poszliśmy do dworzyszcza o świcie. Leżeliście w wielkiej kałuży krwi na podłodze koło sarkofagu. Ledwo żyłeś, ale królewno odczarowałeś. Zdrajca Ostrid nie przeżył. Król był w niebo wzięty. A teraz? Dużo ludzi już zginęło?
Ciężko stwierdzić, wiesz. Takie kurwa czasy, że trupów więcej niż much na gównie. Wiecie, gdzie strzyga przesypia dnie? Nie, ale widziano ją w starej Wyzimie. Zdaje się, że tam poluje. Odczarowywanie królewny to ryzykowna sprawa. Owszem, ale wiesz przecież, że król ma różne sposoby, żeby cię do tego nakłonić. Zobaczymy. Rób jak chcesz, Wiedźminie, ale pamiętaj, Foltest bardzo kocha swoją córkę. Tak, wiem. Geralt? Nie boisz się trochę, Velerat? Król wyglądał na wściekłego. Myślisz, że chodziło mu o mnie? Nie wiem, ale na twoim miejscu uważałbym na słowa. Wiesz, Geralt, stary już jestem. Całe życie spędziłem w służbie Temerii, nigdy nie łgałem. Nie mam zamiaru się zmieniać na starość. Jak mnie skażą, pójdę na szafot z podniesioną głową. Bywaj. Powiem wam szczerze, że lubię Velerada. Naprawdę taki spoko z niego koleżka. Oddany w służbie kraju i tak dalej. Nie to, że jakiś bohater, ale... Ale coś w tym stylu. Dobra, mamy tutaj jeszcze hrabiego Deveta. Wiedźminie. Hrabio. Darujmy sobie tytuły i zapomnijmy o nieporozumieniach w imię spraw tak? ważniejszych. Niech będzie. Cześć, mamo. Wiedźminie. Aha. Król chce, abym znów odczarował Addę. Nic dziwnego, skoro już raz ci się udało, choć niemal przypłaciłeś to życiem. Pojawienie się strzygi jest gwoździem do trumny Foltesta. Ludzie gadają, że obraził bogów. Pamiętasz, skąd wzięła się królewna strzyga? Przypomnij mi. Foltest za młodu dawał ostro do pieca. Mówiąc krótko, nadmuchał brzuch własnej siostrze. Dziecko zmarło. Gdzie jesteś teraz? Rosło w trumnie przez 7 lat, wychodziło tylko, aha, żeby coś przekąsić. Potem zjawiłeś się ty. Odczarowałeś królewnę, ale jak widać, nie do końca. Ponowne zjawienie się strzygi może stanowić dowód, że narodzie królewskim ciąży klątwa. Lud jest wrażliwy, jeśli chodzi o takie sprawy. Nic więc dziwnego, że król chce, abyś pozbył się strzygi. Myślałem, że chodzi o zdjęcie klątwy. Chodzi o to, żeby strzyga nikogo nie kłuła w oczy, że się tak wyrażę. Szanse na zdjęcie klątwy są niewielkie. Owszem, może więc zainteresuje cię pewna plotka. Podobno wyznaczono dodatkową nagrodę za zabicie strzygi. Plotka nie głosi jak wysoką? 5000 orenów. Okrągła sumka. Nie wiesz przypadkiem, kto rozpowiada plotki? Nie. Jeśli jednak definitywnie rozwiążesz problem strzygi, król bez wątpienia zechce wysłuchać swojego wybawcy. Co masz na myśli? Na królewskim biurku leży świeżutki dekret o kasacji zakonu. Jeszcze nie podpisany. Gdybyś poprosił króla o przemyślenie tej pochopnej decyzji, twój przyjaciel Siegfried byłby bardzo wdzięczny. To na pewno pomysł Addy. Miłościwy pan przyjmie was teraz. Idźcie na górę do jego komnaty. Jego miłość oczekuje. Udam się tam niezwłocznie. No tak niezwłocznie nie do końca, bo tu mamy jeszcze Antoinette, z którym sobie porozmawiamy teraz. Na czaplę, wiedźmin? W moim rodzinnym Beauclair, w księstwie Toussaint, był kiedyś wiedźmin. Tańczył z nadworną czarodziejką w czasie święta. To nie mogłem być ja, pani. Kiepski ze mnie tancerz. Czy wszyscy wiedźmini mają białe włosy? Nie, pani, tylko ja. Może coś pokręciłam, choć nie wydaje mi się. Miałabym do ciebie pewną sprawę. W czym mogę ci pomóc? Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Mon Dieu, moich trzech kuzynów musiało niedawno uchodzić z miasta z powodu pewnego niefortunnego zbiegu okoliczności. Podpadli królowi? No tak, coś w tym guście. W każdym razie chciałabym przesłać im nieco grosza w celu, powiedzmy, poprawy ich sytuacji. Rozumiemy się? Rozumiemy się świetnie. Za odpowiednią opłatą podejmę się roli posłańca. A, c'est parfait! Z tego co wiem, moi kuzyni ukrywają się na bagnach w tamtejszych jaskiniach.
Nazywają się Corbin, Busset i Ramrod. Zanieś im, proszę, po 300 orenów. Pozostaje kwestia mojej zapłaty. Każdy z moich kuzynów da ci pokwitowanie. Zanieś się potem do mego narzeczonego. Jean-Pierre jest kapitanem wojsk najemnych. On cię nagodzi. Znajdziesz go w starej wyźmie. Bywaj. Okej, okay, tak więc jesteśmy kolejne zadanie. Jesteśmy na 900 orenów, które musimy rozdać pomiędzy trzech kuzynów. Mamy już około 30 minut odcinka, tak więc ja sobie jeszcze pójdę do króla Foltesta. Tylko najpierw sobie zapiszę grę, ponieważ będę potrzebował tutaj zapisu. Halo, drzwi. Rządzę krajem idiotów. Co się stało, halo? Miłościwy pan. Udam się tam. No dobra. Tylko czemu nie mogę tam wejść? Otaczają mnie głupcy. Czyby coś się zbugowało? Niech żyje Foltest! Niech żyje Foltest! No ciekawa sytuacja. Niech żyje Foltest! Nie wiem dlaczego nie mogę teraz wejść do komnaty króla Foltesta, a powinienem móc. Skoro sam mnie tutaj wezwał. No dobra, tak więc słuchajcie, w takim razie zrobimy sobie po prostu tak, że teraz zakończę odcinek, a w kolejnym będziemy się tutaj już raczej zajmować tym tematem. Tak więc dzięki za oglądanie, zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, na razie, hej.